Witaj w kolejnym odcinku z serii, w której gram i na bieżąco komentuję partie. W dzisiejszym odcinku moim przeciwnikiem będzie zawodnik o rankingu 2562 i zacznę partię od posunięcia E4. Więc ruch E4 normalnie zajmuje sobie centrum i Riva odpowiedział posunięciem E5 w tej pozycji. Zagram posunięcie skoczek F3 i postaram się zagrać partię włoską, o której często mówiliście. Niestety już partii włoskiej w tej partii nie będzie, bo Riva zagrał obronę rosyjską, im pionka na 4. Oczywiście mogę zbić na E5, ale wtedy wymieniam się pionki w centrum. Riva zagra D6, wyrzuci mi skoczka, zbije pionka i ogólnie zagram sobie posunięcie skoczek C3, żeby obronić pionka, żeby zachować więcej figur i wydaje mi się, że będzie to odpowiednie podejście. Riva zagrał posunięcie gońc B4. I teraz mam wybór, mogę być tego pionka i liczyć na to, że rywal mi zbije na polu c3 i zyskam, to znaczy odtworzę sobie pozycję i będę mieć dwa gońce, co dwa, dwa gońce w otwartej pozycji często potrafią być plusem, bo ogólnie gońce w otwartej pozycji potrafi znaleźć sobie lepsze pole od skoczka ale mogę też zagrać posunięcie tu d3 z tym, że posunięcie d3 rywal od razu przejmie inicjatywę, zagra posunięcie d5. I nie będzie to dla mnie do końca przyjemne. Mogę też po prostu wyprowadzić gońca na c4, ale po wyprowadzeniu gońca na c4 z drugiej strony ten gońc pod jakieś szybkie c6, d5 może wejść. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko zbiję na pod e5 i w ten sposób po prostu zagram. Rywa zrobił ruszadę, rywal chce zagrać prawdopodobnie wieża e8 szybko. Mogę zastanawiać się nad posunięciem gałęz C4, żeby to wieża E8 rywalowi utrudnić. Wtedy jakiś ruch typu hetman E7 muszę na pewno rozważać. E, odejdę sobie skoczkiem na D3, ale rywal mi zbije na C3, mój gałęz na C4 będzie wisiał, więc może od razu odejdę z skoczkiem na D3, bo rywal chce zagrać wieżę E8, wykorzystać to, że mam króla w centrum, więc odejdę sobie tym skoczkiem, zaatakuję mu przy okazji końca. No jak mi zbije, to przynajmniej troszeczkę otworzy tą pozycję i ten mój gałęz czarnopolowy będzie mógł się rozegrać. Przeciwnik zbił, więc teraz mogę zbić albo do centrum, albo mogę zbić tak, żeby otworzyć mojego gońca i wydaje mi się, że zbiję tak, żeby otworzyć mojego gońca, bo tak to tego gońca będzie ciężej uaktywnić, a tutaj od razu będę mógł sobie wyjść na jakieś pole typu f4. Rywal zbił na e4, teraz pasuje zrobić szybko roszadę, bo rywal ma, może zagrać wieżę 8 i od razu mojego króla atakować, dlatego zagram sobie posunięcie gońc e2. Tu nie ma sensu wyrzucanie tego gońca na tą diagonalę, bo zajmuje to zbyt dużo czasu. Rywal zagra wierzę E8 i już będę mieć problemy z królem. Do tego sobie E2 i w ten sposób postaram się dokończyć rozwój. Rywal zagrał skoczek C6, więc teraz mam czas na zastanowienie się, czy nie mogę zagrać posunięcia C4. Bo chciałbym mimo wszystko zająć jakąś pozycję w centrum, chociażby po to, żeby utrudzić rywalowi zagranie posunięcia D5. I y, po prostu zajęcie zajęcia przestrzeni przez niego, więc gram tutaj C4 nie tylko po to, żeby zająć samą przestrzeń, ale też żeby utrudnić zajęcie przestrzeni rywalowi. A Rosz HD zdąży zrobić i tak na razie, więc wydaje mi się, że zapobieganie planom przeciwnika jest w tym momencie lepszą opcją. Rywal zagrał posunięcie D6, i teraz po tym posunięciu D6 prawdopodobnie chcę wyprowadzić gońca i muszę się zastanowić nad moim planem gry. Fajnie by było zagrać B3, B2, ten Gając na tej diagonali na pewno by operował dobrze. Ale po B3 minusem jest to, że odchodzę od obrony pola C3 i rywal może zagrać skoczek C3. Wchodząc mi skoczkiem, od razu jakieś groźby się zaczynają. Ten król w centrum został i rywal z B na E2 zagra wieże 8. Będzie to pozycja niezbyt dobra, więc w ten sposób nie zagram. Myślę, że najpierw zrobię sobie ruszadę, bo na razie nie widzę bardziej przydatnego ruchu. Chcę mieć plan B3-gońc B2 w zanadrzu, więc na razie tego gońca nie wyprowadzę. A z drugiej strony, no jak zagram jakieś gońc F3 wieżę 8, to i tak będę musiał się na tą ruszadę zdecydować. Więc Roszada poprawia moją pozycję, wprowadza wieżę do gry. I w tej, w tej pozycji wydaje mi się dobrym posunięciem. Po prostu rywal zagrał gońc F5, wyprowadził swojego gońca. I tak, mogę ustawić sobie gońca na polu F3. Muszę się wtedy liczyć z tym, że rywal przyjdzie skoczkiem na pole D4, żeby mi zbić mojego gońca. Mogę zagrać gońc G4, wymieniając gońce. I teraz się muszę zastanowić, czy mój goniec ma większe perspektywy, czy jednak gońc przeciwnika ma większe perspektywy. W posunięciu goniec G4 podoba mi się jeszcze to, że jak rywal mi spije, mu spije. Od razu mój hetman staje się aktywny i od razu na jakieś pola naciska. Minusem jest to, że po posunięciu goniec G4 rywal może zagrać headman D7. Jak już ja zbiję, to jego headman jest aktywny, więc wtedy wymieniam trochę na jego korzyść. Więc na razie tego końca bym nie ruszał. To, co jeszcze mi się w tej pozycji narzuciło, to to, że mogę przedstawić mojego skoczka. Bo na razie, wiadomo, mógłbym dokończyć rozwój i wyprowadzić końca, ale jakiegoś super pola do tego gońca nie widzę. Spola E3 niby dobrze stoi, ale nie za dużo robi. Z pola F4 celuje w łańcuch pionkowy przeciwnika. Więc jak zagram skoczek F4 i skoczek D5, to nie dość, że zyskam pole D3 do końca, to jeszcze zachowam możliwość wyprowadzenia tego gońca w przyszłości na B2. Więc zagram sobie skoczek F4, żeby ulepszyć pozycję skoczka. Ten skoczek tutaj od niczego nie odchodzi. Mogę tym skoczkiem ruszyć, gram skoczka w 4 i jeszcze mam fajną diagonalę legującą, gdzie zwiążę skoczka rywala i stworzę mu jakieś problemy. Mój skoczek może pójść na d zaraz, Wygląda to dla mnie całkiem nieźle. Wydaje mi się, że rywal powinien samemu właśnie wcześniej w tej pozycji, e, zanim zagrałem posunięcie c4, samemu zagrać d5, wykorzystując to, że ja jeszcze tego nie zrobiłem, nie zagrałem posunięcia c4, bo teraz ma troszeczkę straty w przestrzeni i nie jest to takie przyjemne. I rywal odstąpił skoczkiem i to, że odstąpił skoczkiem od razu mi daje możliwość zagrania b3, końc b2 i rozwinięcia tego gońca, bo już polecę, no dalej osłabiam, ale rywal nie ma jak tego szybko wykorzystać, dlatego zagram sobie b3. I ustawię końca na takiej diagonali. Na tej diagonali nie ma oponenta, naciska na króla przeciwnika, i ta diagonala wydaje mi się jak najbardziej dla tego końca odpowiednia. To, na co muszę zwrócić uwagę, to jest posunięcie skoczek B4 z ideą taką, żeby po prostu zbić mi pionka na C2. Jest to trochę ryzykowne podejście, bo, bo skoczek na C2 może się złapać i wydaje mi się, że po posunięciu skoczek B4 mogę zagrać A3 jak rywal mi zbije na C2, gram że A2, skoczek na C2 jest po prostu złapany. Rywal zagrał posunięcie skoczek B4, więc muszę przeliczyć jeszcze ten wariant i zobaczyć, czy rywal coś przeoczył, czy... Ma jakąś cudowną obronę, więc A3. Jak zbije końcem na C2, to gram h 1 D2, wisi mu goniec i wisi mu, to znaczy nie wisi mu goniec, ale wisi mu skoczek. Jak skoczkiem odejdzie, to wisi mu goniec. Jak nie odejdzie skoczkiem, to mu zbije skoczka. Żadnego kontrataku nie widzę. O, jest tu jeszcze jeden kontratak, czyli bicie tu i skoczek a 4 ale wtedy po prostu zbije na B4, więc ten kontratak nie ma zbyt dużego sensu. Jak rywal zbije skoczkiem, gram wieża A2. Groże na C2, groże mieć dwie figury za wieżę i pionka, więc to będzie dosyć dobre dla mnie. Tym bardziej, że będę mieć dwa silne gońce, które w przyszłości będą strzelały w króla, i nie widzę jak rywal się ma przed tym obronić. Więc wydaje mi się, że po posunięciu A3, najlepsze co może zrobić, to wrócić skoczkiem, stracić tempo i w tej pozycji no, oddał mi ruch za darmo, że tak powiem. Wyprowadzę sobie gońce na B2 i sto ten ruch Atrz na pewno mojej pozycji jakoś nie pogorszył, szczególnie więc posunięcie atrzy opiera się na tym, że rywal wchodzi moją figurą głęboko w mój obóz i może się ta figura potencjalnie złapać. I tutaj się właśnie łapie, jeżeli wszystko co przeliczyłem okazuje się dobre. Więc rywal myśli w tej pozycji. Pewnie najlepszym posunięciem jest odejście skoczkiem, czy to na pole a6, czy to na pole c6, z pola a6 może przejść na c5, więc jest jakiś argument, żeby odejść na bandę, z pola c6 od razu stoi w centrum, więc wydaje się to lepszym podejściem, no ale największym problemem rywala jest to, że zużyje dwa ruchy, ja wyprowadzę sobie gońca na b2, ten Gońc nie, nieprzyjemnie naciska na skoczka, a przez to rywal nie może tej wieży wprowadzić do gry tak łatwo, jak skoczek odejdzie z drugiej strony, to mi wpuści skoczka na d5 i wydaje się, że rywal grał szybko w debiucie i grał trochę niedokładnie. I w tej pozycji ma już realne problemy. Jeszcze nie zaszkodzi sprawdzić, jak rywal zbije wieża a2. ok, nie zbił, więc mogę wyprowadzić końcem b2. Na razie lepszej opcji żadnej nie widzę, niż wyprowadzenie tej figury. I pewnie rywal będzie blokował przez skoczek e5, dlatego się jeszcze zastanawiam, czy nie jest sensownym pomysłem najpierw umieszczenie końca na f3, żeby po ruchu skoczek e5 mieć wbicie na b7. I żeby tego skoczka przywiązać do tego pola c6, bo wiadomo rywal też ma jakieś plany i tym planom warto zapobiegać. Z drugiej strony po posunięciu goiec b2 i skoczek e5 mogę zagrać c5, żeby ten łańcuch pionkowy przeciwnika rozbić, wykorzystać to, że jest skoczek broniany tylko przez pionka i próbować tego pionka odciągnąć. Dlatego zagram goiec b2 mimo wszystko, wyprowadzam ostatnią na figurę do gry i teraz zostaje mi już zostawić tylko ciężkie figury, a ta figura moja na polu b2 działa na przeciwnika dosyć nieprzyjemnie. Wieża e8, zagrał przeciwnik naciskami na gołęca na e2 ten gołęc na e2, mogę go wymienić na polu d3 nie jest to na pewno głupie rozwiązanie, bo gońc przeciwnika na polu f5 jest mimo wszystko aktywny. Tylko jak go wymienię na polu d3, rywal mi zbije, mu zbije hetmanem, maruch skoczek epic zasłania mi tam diagonalę i wydaje się, że na razie jakichś większych problemów nie ma. Jak zagram końcówkę na f3, to ten gońc będzie mieć realny wpływ na pozycję przeciwnika i będzie mieć realny nacisk, więc zagram sobie posunięcie końcówkę f3 i zobaczę jak zareaguje na nie rywal. I teraz tak, rywal skoczkiem odejść nie może. Na pole e5 zagrał wieża b8, czyli sygnalizuje to, że chce tym skoczkiem na pole e5 mimo wszystko pójść, chce tego skoczka na pole e5 ustawić i taki jest jego plan gry w tej pozycji. Żadnej kombinacji na razie w tej pozycji nie widać, no niby mogę coś zbić, hetman zbije, zagrać skoczek d5, ale no rywal wróci i dalszego, dalszego rozwoju mojego ataku nie widzę. Rywa chce zagrać z drugiej strony skoczek E5. Mam takie posunięcie jak posunięcie G3, żeby po skoczek E5 odejść sobie gońcem na G2 po prostu i tego gońca zabezpieczyć. I dalej są jakieś motywy związane z C5. Mogę też zagrać posunięcie G4, ale to osoby mojego króla, rywal Rywa zagra E4 i w ten sposób grać nie chcę ogólnie. Gojąc E4 ze strony Rywala jest czymś, na co powinienem zwrócić uwagę. Bo jest to ruch po prostu, który neutralizuje mojego gońca z F3 i Rywal może go w wielu momentach zagrać. Ale na początku powalczyłem z skoczek E5. No, takim najbardziej bezpośrednim powalczeniem jest zbicie na polu C6, ale po biciu na polu C6 Rywal zbije. Już nie mam pola D5, to mnie w tym ruchu zniechęca do wykonania go. Jak zagram posunięcie Hetman D2, żeby połączyć wieżę po prostu i je za chwilę do gry wprowadzić, to rywal ma też wejście na E4, więc to może być nie do końca przyjemne. Dlatego muszę się zastanowić, w jaki sposób te figury najlepiej mogę rozstawić bo to skoczek e5 może troszeczkę, to znaczy po skoczek e5 zawsze mogę odejść gońcem na e2, dużo się nie dzieje ale mimo wszystko, moje figury też muszą być jakoś do gry wprowadzone jak zagram wieża e1, to rywal mi zbije i zbije mi na polu c2, to mi się nie podoba, że stracę po prostu pionka, rywal mi odciągnie hetmana i tego pionka zbije jak zagram posunięcie c3, to znaczy g3, to jest skoczek e5, goniec g2 jakiś goniec g4 może być problemem, chociaż wtedy zagram f3 po prostu z tym, że ten gońc się wtedy zamknie i to mnie w tym posunięciu najbardziej e, niepokoi, że tak powiem. Mogę zagrać skoczek D5, żeby rozwiązać problem tego skoczka E5, bo po biciu biciu już mój gońc nie będzie stał pod tym motywem i moje dwa gońce będą strzelały w króla przeciwnika. Wydaje się to dosyć sensowne i na ten moment skłaniałbym się ku temu ruchowi, bo te gońce są nieprzyjemne, rywalowi ciężko jest neutralizować. Może wyjść Hetmanem na G5, ale ten Hetman na G5 na razie jeszcze dużo nie robi. Z drugiej strony trzeba się znowu zastanowić. Zagram skoczek D5, rywal zbije, ja mu zbiję gońcem. On zagra Hetman G5, i jak ja dalej mam te figury rozwijać? Mam niby nacisk, ale przydałoby się wprowadzić wieżę do gry, a tych wież w grze. Jeszcze w żaden sposób nie posiadam, dlatego jeszcze popatrzę na posunięcie Hatman D2, bo mimo wszystko jest bardzo logiczne. Chcę po prostu wprowadzić jedną wieżę i uniknąć tego, że rywal mi zbije i zbije na polu C2. Więc tu i skoczek E4 się wydawało problemem, po skoczek E4 wiadomo, mogę zbić na polu E4, aczkolwiek ten gońc dosyć fajnie stoi i nie chciałbym tego gońca oddawać. A jak zbiję na polu E4, rywal zbije, mogę zawsze przejść wieżą, mogę przejść skoczkiem na H5. Ta pozycja będzie dla rywala dalej nieprzyjemna. Będą różnobarwne gońce co mi ułatwi naciskanie na króla przeciwnika, co mi ułatwi atak, więc wydaje mi się, że to Hetman D2 jest całkiem sensowne w tej pozycji. Jak rywal wymieni skoczka za gońca, to po prostu otworzy się mój koniec. Skoczek H5 zacznie być możliwe przez to, że rywal odejdzie od obrony pola H5. Będę mógł jakiś atak na króla próbować skonstruować. Jak zagram skoczek H5, rywal zagra F6 i później jakiś skoczek F4. Czy tam wieża E1, po prostu wieże do gry wprowadzę są tutaj na pewno opcje na rozwój tej inicjatywy. Poskoczek E4 czy mogę zagrać coś innego. Chciałoby się zagrać hetman d żeby związać skoczka, tylko z drugiej strony podchodzę pod końca rywala i teraz sobie sprawdzę na spokojnie jak rywal myśli, czy jest skoczek E4 hetman D3 z ideą tam zagrania jakiegoś posunięcia wieża A1 i wygonienia tego skoczka. Rywal takim najbardziej sensownym odejściem jest odejście na pole G3. Ja wtedy odejdę sobie na pole C3, grożąc matem. Jak odejdę na pole c3 to rywal, no nie ma jak się przed tym ma matem bronić i jednocześnie bronić skoczka tylko po skoczek e4, hetman d3, rywal może zagrać skoczek e5. Dalej gonić mi tego hetmana. Z drugiej strony wtedy mogę uciec jakoś na e2 i ten skoczek na e4 dalej podwisa. No wszystko się sprowadza do tego, że nie za bardzo chcę tego gońca wymienić pod f 3 no ale jak będzie trzeba to wymienię tego gońca, dalej mi zostaną dobre figury na szachownicy. I jak nie mam innej możliwości wprowadzenia wiesz do gry, to ten ruch Hetman D2 jest całkiem sensowny. Zagram sobie za chwilę wieżę A1, wieżę do gry wprowadzę, taki jest tutaj plan gry, jakieś h może jeszcze, żeby zabezpieczyć króla na wszelki wypadek, chociaż na razie temu królowi nic nie grozi. I nie widać jakby... jakby ten mat na ostatniej linii, przed którym się chce obronić po stronie h miałby się w ogóle wydarzyć. Jeszcze innym planem jest granie B4 i próba ataku na skrzydle Hetmanckim. Tylko ruch B4 osłabił mi pionka, na C4 i już skoczek E5 będzie miał dużo większą moc niż ma teraz. Dlatego tych pionków na skrzydle hetmańskim nie chcę ruszać. Chcę po prostu wprowadzić wieże. czy to na pole D1, czy to na pole E1, i dalej naciskać na pozycję przeciwnika. Moje gońce fajnie strzelają. Teraz właśnie pora wprowadzić ostatnie figury do gry. O Hetman d D2... Posunięcie skoczek D5 może zyskać na sile, bo po skoczek bije D5, gońc B D5, już nie będzie tego posunięcia hetman G5, o którym wcześniej mówiłem i które wydawało się nieprzyjemne. No, z drugiej strony rywal może zawsze pójść na pole H4 i dalej ten hetman stoi aktywnie, dalej te wieże się połączyły, rywal może je za chwilę dublować i nie widać co to wymiana miałaby mi dać, więc na razie tych figur wymieniać nie będę. Rywal myśli w tej pozycji, a na pewno ma na czym myśleć, bo jest tu możliwość skoczek E5, jest tutaj możliwość... Zagrania też innych ruchów. Skoczek E5, jeszcze o tym wariancie zbyt dużo nie mówiłem, ale po skoczek E5 rywal chce mi zdobywać pionki, więc ucieknę sobie gońce na pole E2, i rywal może zagrać mi posunięcie skoczek E4 z wejściem i z atakiem na Hetmana. Tym Hetmanem sobie mogę uciec, muszę wiadomo uważać na wieżę, która jest na linii, ale ten Hetman w przyszłości może gdzieś tam przejść na skrzydło królewskie, na pole G3 i na tego typu pola, właśnie. A skoczka Z4 jakoś przez F3 z tego centrum nawet wygonie. Posunięcie F3 w tej pozycji nie jest takie złe, bo Rywal nie ma czarnoprawego gońca i ta diagonala się nie osłabi. Ale ok, Rywal myśli, zobaczymy co wymyśli i wrócę wtedy do Was. I przeciwnik zagrał posunięcie skoczek E5, o którym mówiłem, więc zbyt dużego wyboru nie mam. I prawdopodobnie zdecyduję się na posunięcie gońc E2. Jak zagram hetman c3, żeby zbić Hetmana, no to rywal zbije, zbije i zbije mi pionka na c2, co nie jest dla mnie zbyt kuszącą opcją, dlatego odejdę sobie gońcem na pole e2. Pole d1 też jest dla tego gońca dostępne, ale zasłoni mi wieżę, a ja tymi wieżami realnie chcę wejść do gry zaraz, więc zagram sobie posunięcie Gońc e2. No i posunięcie skoczek e4 ze strony rywala jest nieprzyjemne, bo atakujemy go hetmana, no z drugiej strony ten hetman sobie ucieknie na pole d4, które zwolnił skoczek tak jakby i z tego pola d4 będzie patrzył na króla przeciwnika Arrivalda może gonić tego Hetmana przez C5, ale posunięcie C5 osłabia swojego pionka na D6 i już zawsze pole też na D5 będzie słabe, więc posunięcie Hetman D4 wydaje się korzystne. Jeszcze muszę policzyć skoczek a 4 Hetman D4 i Hetman G5 z wprowadzeniem Hetmana do gry, ale wtedy wydaje mi się, że mogę zagrać posunięcie G3. Osłabiam trochę króla, no co na pewno jakiś gońc G4 się może zdarzyć, chociaż wtedy co dochodzi o dobroń skoczka. Na pewno są tutaj warianty do liczenia. Przeciwnik ma opcje i na te opcje trzeba uważać. Czyli skoczek e4, hetman d4, jeszcze tam pionka a7 atakuje, ale hetman g5 atakuje mojego skoczka. Mogę wejść skoczkiem na d5. Na razie nie widać jak wykorzystać motywy koło mojego króla, jak te figury wykorzystać. Jakiś goniec h3 może wejść. Ale wtedy bije na e4 i nie widać jak rywal ma odciągnąć mojego hetmana, bo po posunięciu f5 które niby tego Hetmana odciąga, ja też mogę zagrać posunięcie F4. Warianty się tutaj na pewno komplikują. Oczywiście nie muszę wchodzić w te skomplikowane warianty, mogę zagrać po prostu ruch typu Hetman E3 albo tym Hetmanem zejść gdzie indziej. Ale no, jeżeli Hetman na D4 może stanąć, to dlaczego by tego nie policzyć? Więc sobie jeszcze raz policzę Skoczek E4, Hetman D4, Hetman idzie na G5. Jak zagram posunięcie, Skoczek D5. Idąc skoczkiem do centrum, atakując pionka, rywal zagrając H3, ja mu zbiję i on mi zagra F5, żeby wygonić Hetmana i mi dać mata. To tutaj mogę zagrać posunięcie F4. Rywal zagra Hetman G6, i nie widać jakbym miał tego pionka na G2, bronić, wisi mi Hetman, jak hetmanem, to ten pionek wtedy spadnie. Ale mam też inną opcję. Ok, skoczek A4, Hetman D4, Hetman G5. Mogę zagrać gońcę C1 po hetman G5. Jest to idea, żeby celować w tego hetmana. Gońc wraca na wyjściowe pole, ale stwarza przy okazji groźby na hetmanie. Więc wydaje mi się, że co najmniej takie coś będę mieć w tej pozycji i takie coś powinno być dla mnie ok. Z drugiej strony hetman D4, hetman G5 tu i jeszcze C5. Ten przeciwnik ma posunięcie, żeby wygonić mojego hetmana, ale wtedy sobie nadwrócę tym hetmanem na B2. Dalej są jakieś groźby na hetmanie przeciwnika. I wydaje się to ok. rywal na pewno jakiś uchwycił tutaj moment, że tak się wyrażę, jakąś inicjatywę, ale po Hetman D4 nie widzę jakiegoś bezpośredniego zagrożenia dla mnie, do tego ten ruch wykonuje. Muszę na pewno uważać na motyw, że wie, że jest naprzeciwko gońca. Ten gońc jest potencjalnie słaby, bo jak rywal wygoni mi skoczka z d 5 to po prostu ta wie, że będzie z tego gońca niebronionego celowała. Na razie jest broniony, więc dużo się nie dzieje, ale to jest coś na co. Warto zwrócić uwagę, żeby figury na e2 przez przypadek nie stracić. No i rywal pewnie wejdzie sobie Hetman na pole g5, albo na pole h4 i w ten sposób będzie chciał rozwijać inicjatywę. Hetman g5, goniec c1, a hetman h4, mam posunięcie g3. Więc na razie się przed ideami przeciwnika bronię z wchodzeniem hetmana i atakowaniem mojego króla. Pozycja jest na pewno ciekawa, dużo figur na szachownicy, dużo się dzieje, dużo motywów, więc jest co liczyć. Jakbym miał ruch więcej w tej pozycji i zagrał wieża A1 albo jakieś posunięcie konsolidujące, to by było dobrze. Mam silne, silnie ustawione figury, stoję dobrze w centrum. Mój skoczek może przejść na D5, ale też rywal może próbować teraz wykorzystać swój moment, nie jest tutaj skazany na bierne czekanie, może próbować jakoś zagrać, żeby stworzyć mi problem. Na razie tego bezpośredniego zagrania nie widzę, ale może lewal mnie czymś zaskoczy. posunięcie c5, tak jak mówiłem o słowie pionka na d6, o słowie pole d5, mogę nawet wrócić na d1 hetmanem, za chwilę wejść sobie skoczkiem na pole d5 i będzie to dla mnie okej. Okay. Cieszy mnie na pewno to, że nie mam mniej czasu niż przeciwnik. Zwykle wygląda to inaczej, dlatego zacząłem od 15 minut, a nie od 10. Dawaliście takie sugestie w komentarzu, ciężej znaleźć przeciwnika, ale tego przeciwnika znaleźć się udało. Jeszcze polecam wejść na moją stronę wwwtrani i zostawić tam maila. Jeżeli to zrobisz, to będziesz otrzymywał w miarę regularnie maile dotyczące rozwoju szachowego, też poinformujecie w tych mailach o projekcie, który realizuję jeżeli chcesz się rozwijać w szachach, to ci się na pewno takie coś przyda. To ci nie zaszkodzi, zawsze się możesz z tego wypisać, a może ci realnie pomóc w Twojej grze w szachy. Dlatego polecam strona www.trenujszachy.pl. Wystarczy, że wpiszesz swojego maila i wpiszesz swoje imię, i jeszcze przy okazji od razu na start dostaniesz darmowego e-booka, którego napisałem i którego możesz sobie przeczytać. Więc wracamy już do partii. Rywal dalej w tej partii myśli i zobaczymy się, jak ruch swój już wykona. I wykonał go praktycznie od razu. Zagrał posunięcie Hetman G5, to posunięcie, o którym mówiłem. I teraz gońc C1 było tym, co miałem przygotowane, żeby próbować Hetmana z pola G5, gdzie mimo wszystko jest aktywny, gdzie atakujemy go króla, żeby próbować tego Hetmana wygonić. No muszę uważać na motywy ze skoczek F3, ale na razie gońc tego toala broni i rywal nie ma jak tego gońca wygonić. Więc wydaje mi się, że tu jest wszystko ok. Gram sobie gońc C1. Teraz przeciwnik może zagrać posunięcie hetman f6, wykorzystując fakt, że mój hetman jest niebroniony i grozi jakieś posunięcie typu skoczek f3. Na to muszę na pewno uważać, bo po hetman f6 wydaje się, że ok, hetman na f6 podchodzi pod skoczek d5, a tutaj nagle skoczek f3 i mój hetman może być stracony. Ale po posunięciu hetman f6 mogę zagrać nawet hetman b2, żeby ten hetman stał na bronionym polu i żeby się temu hetmanowi nic nie stało. Gram hetman b2, solidny ruch i za chwilę wchodzę skoczkiem na pole d5, wyganiam hetmana przeciwnika i przeciwnik się tego motywu pozbywa. Więc odszedłem końcem z, z fajnej diagonali, ale na tej fajnej diagonali stał skoczek przeciwnika i ten skoczek przeciwnika skutecznie tą diagonalę osłaniał, więc teraz go jest na innej diagonali i teraz stwarza motyw taktyczny. To bardzo często właśnie występuje, szczególnie na wyższym poziomie, że tymi, tymi figurami się chodzi tam i z powrotem te figury się przestawia i w końcu się liczy na to, że przeciwnik się osłabi, że przeciwnik czegoś nie zauważy i tą partię się wygra, no bo nie wygrywamy partii robiąc jakieś cudowne ruchy. Czasami się może wydawać, że fajnie by było zagrać pierwszą linią komputera, wygrać tę partię tak po prostu i że tak się powinno grać w szachy, no ale niestety rywal chce zrobić dokładnie to samo i rywala trzeba zwykle w partii oszukać, no oczywiście nie chodzi o jakieś oszustwa typu nielegalne zagrania, tylko chodzi bardziej o oszustwa czysto szachowe, czyli jakiegoś wariantu niedoliczy, jakąś pułapkę zastawimy, tego typu rzeczy, bo wygrywamy partię często nie przez naszą dobrą grę, tylko przez jakiś błąd przeciwnika, no trzeba zmusić przeciwnika do popełnienia tego błędu, albo on sam musi ten błąd popełnić, inaczej partii nie wygramy. Rywal zagrał skoczek c6, teraz mam różne odejścia hetmanem, ale na pole d1 nie chcę iść na pole d5, bo podchodzę pod skoczek c3, więc odejdę sobie hetmanem na pole b2 i ten hetman celuje w króla przeciwnika, na razie jest w miarę bezpieczny i mam szansę zagrać gając e3 i w końcu dokończyć rozwój za pomocą wieża d1. Jeszcze teraz grozi gdzieś odejść ze skoczka. Nie ma jakiegoś groźnego, może odejścia na pierwszy rzut oka, ale ten motyw taktyczny dla przeciwnika na dłuższą metę jest nieprzyjemny i wydaje mi się, że rywal się przed tym motywem obroni. Ok, zagrał posunięcie Hetman F6 przeciwnik, i teraz to co mogę zrobić? Mój Hetman jest broniony, więc wiadomo, rywal chce wymienić Hetmany. Mi ta wymiana Hetmanów odpowiada, ale jak zagram skoczek D5, to rywal po biciu na B2 wymieni, m, to, to znaczy wymieni, wyprowadzi mojego gońca z powrotem na pole B2. I wydaje mi się, że będzie to dla mnie całkiem niezłe, wisił pionek na c7, więc skoczek d5 jest tutaj opcją całkiem ok, moim zdaniem. I gramy sobie skoczek d5. Może oczywiście przeciwnik wrócić na d8, ale nie hetman F6 bicie, bicie, mam niebronionego gońca, muszę na to uważać, ale upewniłem się, że ten skoczek nie ma jakiegoś super groźnego odejścia po posunięciu skoczek D2, mam posunięcie wieża e 1, bronię gońca i wisi mu dodatkowo pionek na C7 skoczek na D2 też może być złapany, dlatego skoczek D2 wydaje mi się nie najlepszym rozwiązaniem. Chociaż jak nie zagra przeciwnik skoczek D2, to mam nieprzyjemne posunięcie goc D3, związując gońca na polu F5 i grożąc z jakimś posunięciem F3 te moje gońce są tutaj w tej pozycji dosyć silne, i od razu wytłumaczę, że nie chodzi o to, że mam parę gońców w tej pozycji yy, i że przez to mam przewagę, tylko w połączeniu z tą parą gońców idzie to, że te gońce dobry, dobrze stoją. Mógłbym mieć nawet jednego gońca, jak ten gońiec dobrze stoi, to już mam często przewagę. To nie jest tak, że skoczek jest słabszą figurą od gońca, tylko gońcowi po prostu często dużo łatwiej znaleźć dobrą placówkę. I tutaj, jak jest na otwartej diagonali, czy właśnie jak zagram posunięcie gońc D3 i stworzę jakieś związanie, to te gońce będą stały dobrze. Jeszcze po posunięciu gońc D3. Patrzę na to czy rywal nie może zagrać skoczek e5 po prostu I w ten sposób mm, udaremnić mój plan związania Bo grozi zneutralizowaniem mojego końca Jak zbije na polu e5 to zbiję wieżą przeciwnik Chociaż jak zbiję wieżą to mam posunięcie f3 Jak odejdzie gdzieś skoczkiem to mu zbije na polu f5 On zbije wieżą i ja mu dam szacha na e7 Więc jest to ciekawy plan, jeszcze muszę to policzyć Czyli tutaj skoczek e5, bicie na e5 Jak mi zbije pionkiem jeszcze co wtedy zrobię? Bo jak zagram posunięcie f3, to nagle dostał pole na d6, więc to może być aż tak do końca mm, niezbyt dobre dla mnie. Bo jakby zbił wieżą, to rzeczywiście gram f3, bije na pól f5 i mam widełki na e7 na końcu, ale po golec d3 skoczek e5. No jak nie zagra skoczek e5, to ciężko wymyślić mu jakiś ruch, który uwalnia się spod tego związania, no ale skoczek e5 mimo wszystko występuje w tej pozycji. Ja mu biję na pól e5, on mi bije na pól e5 piąkiem, żeby odejść skoczkiem na d6. I właśnie za bardzo nie widzę jakby miał wykorzystać to związanie, no bo za chwilę się rywal tego związania pozbędzie, przesunął piąka do centrum, nie jest to ogólnie rzecz idealna. Więc co mogę zrobić innego? Mogę wprowadzić po prostu wieżę do gry, wierzę na otwartą linię i tą wieżę sobie do gry wprowadzę, zagram wieżę A1, kolejna figura w grze na pewno mi się przyda, już teraz to posunięcie o C3 będzie miało dużo większą moc, jeżeli rywal nic z tym nie zrobi. Może oczywiście coś z tym zrobić, może odjeść skoczkiem i przy okazji zaatakować im pionka na C2, ale wtedy przyjdę drugą wieżą obronię tego pionka. I moje figury stoją OK. Przy okazji pozbyłem się tego motywu taktycznego. Już mój gońc jest broniony. Już temu gońcowi tak dużo nie zagraża. No i jeszcze moim planem jest zagranie F3 król F2. Jest już końcówka, nie ma hetmanów, więc król może zbliżyć się do centrum. Jest to powszechnie zdana zasada, że jak jest końcówka, jak już temu królowi nie grozi atak. Przynajmniej nie grozi ten atak aż taki duży przy Hetmanach, to ten król może realnie nam pomóc w grze tutaj przyjdzie bliżej centrum i obroni dodatkowo gońca na e 2 który często będzie problemem, bo moja wieża musi stać i go bronić, bo ta wieża na niego naciska. Więc F3 gońca, król F2 jest planem albo jakieś gońce D3, rywal się musi zastanowić, co w tej pozycji chce zrobić. Ten skoczek na D5 jest nieprzyjemny dla przeciwnika, bo naciska na pionka C7, tą wieżę paraliżuje, jakimiś tam widełkami potencjalnymi grozi, i ciężko tego skoczka wyrzucić. Bo jak zagra rywal skoczek E7, na razie to nie jest aż taki, taki dobry pomysł, bo te różne związania z GNZ3 mogą wejść. A jak nie zagra skoczek E7, to ciężko w inny sposób tego skoczka wyrzucić. No, jeszcze e 6 tutaj jest możliwością, i może to e 6 nie jest najgorszym rozwiązaniem, ale rywal ma mało czasu, musi. Szybko się zastanawiać nad tymi ruchami i zobaczę, co wymyśli. Zagram posunięcie F6. To posunięcie F6 na pierwszy rzut oka nie wydaje mi się aż takie dobre, bo mówiłem o ruchu GNZ-Z3 i ten ruch GNZ-Z3 może być nieprzyjemny dla rywala. Bo po ruchu GNZ-Z3 już teraz skoczek E5 nie ma, bo jeszcze dodatkowo wieża że naciska na skoczka, więc zagram sobie g z 3 Rywal pewnie odejdzie swoim gońcem na pole G6, żeby ten gońc był przynajmniej broniony, i wtedy mam nawet posunięcie typu skoczek F4, żeby dalej na tego końca naciskać. Jak naciskam na gońca, to przy okazji naciskam na skoczka, bo ten gońc skoczka broni, i ja staram się obrońcę skoczka wyeliminować. Więc poprawię sobie końca, zagram gońc D3 i stworzę rywalowi. Tutaj realny problem. Ma 20 sekund na poradzenie sobie z tym problemem. I zobaczymy jaki ruch wybierze w tej pozycji przeciwnik. No więc g6 wydaje się najlogiczniejsze. Jak zagra posunięcie g6, to mam posunięcie g4, gońca odciągam i zdobywam sobie po prostu skoczka, wykorzystując motyw bicia, więc gojąc g6 wydaje się jednym z nielicznych posunięć, które jeszcze nic nie tracą. Tutaj mógłbym się zastanowić, bo skoczek na e4 i król tutaj stoją pod jakimiś widełkami i może jest taka kombinacja jak bicie, bicie i bicie na f6, no ale niestety rywal może mi zlikwidować skoczka na d5 z całej kombinacji nici. Dlatego wybiorę to o czym mówiłem, czyli zagram skoczek F4, będę naciskał na gońca, ono grozi, bicie tutaj i bicie tutaj. Jak rywal odejdzie skoczkiem, to po prostu zbiłbym sobie pionka za darmo, więc rywal musiał zagrać F5 i to już jest dla mnie spore osiągnięcie, bo gońc rywala jest teraz zasłoniony pionkiem, jest słaby, ten gońc się otworzył. Wcześniej strzelał w pionka, który był broniony, teraz strzela w pionka, który jest co prawda broniony, ale nie przez innego pionka, tylko przez króla, więc realnie tego pionka atakujemy i dodatkowo. No i to, co mogę zrobić, to zagrać F3 zaraz i wygonić skoczka przeciwnika. Jeszcze tego posunięcia F3 na razie nie chciałbym grać, bo rywal odejdzie sobie na pole C5 i wymieni mojego gońca, zredukuje materiał, aż tak łatwo się będzie nie grało. Bo różnopolowe gońce w grze środkowej często pomagają, bo ułatwiają atak, ale w końcówce ryzykujemy tym, że nawet jak zdobędziemy jakiegoś pionka, to te różnopolowe gońce pomogą przeciwnikowi zremisować w jakiś sposób tą partię, bo dużo łatwiej jest ustawić wtedy twierdzę. Dlatego zagramy posunięcie B4, żeby. Mimo wszystko zapobiec planowi rywala i, i nie dopuścić do skoczka c5, osuwałem pionka na c4, ale po posunięciu skoczek e5 moim planem jest to, że zbiję na e4, rywal zbije, ja mu zbiję na g6, jak mi zbije pionkiem, to zbiję na e4, więc w jakiejś kolejności to zrobię, jeszcze w, nie wiem do końca w jakiej kolejności, ale wydaje mi się, że posunięcie b4 jest tutaj dobrą opcją. Chcę zagrać f3, chcę wygonić skoczka, przeciwnik zagrał wygoniąc f7 i podstawił jednocześnie pionka, bo odszedł do obrony pionka na f5, mogę zagrać f3, i po prostu biorę sobie pionka na F5 za darmo. Jeszcze mam rywal posunięcie skoczek D2, więc chwilę się zastanowię, chociaż nie mam aż tak dużo czasu. Gram F3 po prostu najwyżej. Odbiję mi pionka na C4, ale mm, sprawia to mu realny problem. Zagrał skoczek F6, więc skoczek na D2 było zbyt ryzykowne dla niego na tym czasie. I zbiję sobie po prostu pionka na F5, atakuje wieżę. I pewnie najlepsze co rywal może zrobić, to zbić mi na 1, przejść drugą wieżą na e8, powymieniać te figury, chociaż jak powymienia figury, to z drugiej strony jak ma szukać kontry. Ale okej, okay, rywal się na to zdecydował, jest bicie, bicie. I wieża f8 zagrał przeciwnik, więc nie wieża e8, tylko wieża f8. I teraz mogę się zastanowić, chociaż aż tak dużo czasu na to zastanowienie się nie mam, jak kontynuować nacisk na pozycję przeciwnika. Na razie grozi mi bicia na C4 i to jest największy problem mój w tej pozycji, więc wy wymienię sobie po prostu gońca mojego za końca przeciwnika, żeby już na tego pionka C4 nie naciskał ten gońc i w ten sposób zlikwiduję tę groźbę. Dodatkowo jakąś tam groźbą potencjalną były to, że dwie figury mi wisiały na linii F i wieża na przeciw tych figur, więc bezpiecznym rozwiązaniem wydaje się właśnie ta wymiana. Ok, rywal gra e 8, związuje mi wieżę, nie mogę zbić na C7, dlatego zagram sobie po prostu królem na F2, obronię wieżę. Uwolnię skoczka, pionek na c7 dalej jest pod atakiem z mojej strony, rywal zagrał pozunięcie wieża c8 i teraz zrobię to co często się robi w końcówkach, zajmę sobie przestrzeń, na razie moje figury wszystkie stoją dobrze, więc zajmuję sobie przestrzeń i przy okazji rywal podstawił mi pionka na g7, więc pionka na g7 sobie zbiję. I rywal może zagrać skoczek E5, ale po ruchu skoczek E5 mogę zbić, zbić, zagrać skoczek F5. Mam dwa pionki więcej, grożą widełki. Rywal te widełki podstawił, więc te widełki mu robię. I udało się dosyć dziwną partię, bo ta partia nie była dosyć dziwna. Udało się tą partię wygrać. Widzimy się w analizie tej partii. I widzimy się w analizie tej partii. Na początku w debiucie jak zwykle zająłem centrum sobie, wyprowadzałem figury w sposób normalny i tutaj powstała jakaś pozycja, która nawet się okazuje, że jest pozycją teoretyczną. Zagrałem sobie posunięcie go, więc skoczek d3, żeby odejść tym skoczkiem spod bicia i tutaj po biciu, biciu. Powstało to, o czym mówiłem. Mówiłem o tym, że posunięcie d5 ma sporo sensu w tej pozycji, bo nie dopuszcza mi do posunięcia d4 i rywal zajmuje sobie centrum. Ma lepszy rozwój, ja na miejscu rywala, to znaczy lepszy rozwój, lepszy możliwość przeprowadzenia rozwoju niż partii i więcej przestrzeni, więc ja na miejscu rywala bym po prostu zajął sobie centrum. Rywal wyszedł najpierw figurą, dał mi szansę na zajęcie centrum z mojej strony i okej, okay, w tej pozycji zagrałem sobie skoczka w 4. Tutaj posunięcie g4, się zdziwiłem, że przez chwilę komputer pokazywał, ale to posunięcie g4 na pewno osłabia mojego króla, na takie posunięcia trzeba bardzo uważać, tym się różnią często ludzie od komputerów, że komputer nie ma problemu z zagraniem takiego posunięcia g4, ale z ludzkiego punktu widzenia to posunięcie g4 na dłuższą metę osłabia mojego króla, na razie nie widać jakiegoś dużego ataku i po prostu czasem lepiej. Powstrzymać się od takiego posunięcia i zagrać coś innego. I zagrałem sobie właśnie B3. Wyprowadziłem sobie gońca i tutaj bardzo ciekawy motyw taktyczny się zdarzył, że po prostu po posunięciu A3 okazuje się, że rywal nie może mi zbić na polu C2, bo jest wieża A2. Zdobywam skoczka i wykorzystuję to, że skoczek jest właśnie złapany. Po posunięciu końca bc C2, jest hetman D2. Wisi mu skoczek, wisi mu... To znaczy, wisi mu gońc, wisi mu skoczek. Ten gońc jeszcze nie wisi, ale rywal musi tym skoczkiem odejść i wtedy sobie tego gońca zbije. Więc figurę rozwinąłem w miarę w normalny sposób. I takim pierwszym momentem kluczowym w tej partii, gdzie zagrałem coś niedokładnego, było to, dlaczego jeszcze nazwałem tą partię dziwną na końcu tej partii. Nazwałem tą partię dziwną, bo te figury tak. Tutaj poszedłem hetmanem o jedno pole. Tutaj poszedłem gońcem, wróciłem tym gońcem. Później poszedłem hetmanem gdzieś znowu. Za chwilę wróciłem gońcem na pole C1. I mogłoby się wydawać, że są to właśnie posunięcia antyrozwojowe. Ale no, reagowałem po prostu na groźbę rywala. Rywal też robił drugi ruch skoczkiem w debiucie i tego typu rzeczy. Trzeba było po prostu jakoś figury rozwinąć. Nie miałem lepszego pola niż po d 2 dlatego na to pole d 2 się zdecydowałem. I czasami właśnie tak jest, że zagramy ruch typu gońc F3. Rywal zużyje ruch, żeby się obronić przed, naszej groź przed naszą groźbą. I potem my tym gońcem wrócimy, my, my żyjemy ruch, ale jego wieża na B8 nie stoi aż tak dobrze wisił projekt na A7 i już w szach na wyższym poziomie chodzi i często o takie detale, bo wiadomo, na niższym poziomie rozwijamy często figury i rywal też rozwija figury, te wszystkie figury da się rozwinąć, ale już na wyższym poziomie często tego rozwoju aż tego łatwo się nie dokończy, bo rywal jest tego świadomy i rywal próbuje temu zapobiec. Więc przeciwnik zagrał skoczek A4, Hetman D4, Hetman G5 i tutaj podczas partii mówiłem o wariancie, że jest możliwe skoczek D5 Obawiałem się posunięcia Gaines H3, bo po Hetman B4 myślałem, że mam posunięcie F5 i odciąga mojego Hetmana do piąka pionka G2. To, czego nie zauważyłem, to jest to, że mam posunięcie F4 i po posunięciu Hetman G6 jest możliwość zagrania posunięcia gojąc H5, Odciągam jego Hetmana, jak rywal mi zbije to po prostu gram posunięcie hetman d4, grożę mu matem, grożę mu tym samym motywem, co on mi wcześniej, jest tutaj związanie i w sumie nie jest to wszystko dla człowieka takie jasne, oczywiście jak się włączy komputer, to jest do jasne, ale ja tego wariantu podczas partii właśnie nie doliczyłem dlatego zdecydowałem się na bezpieczny ruch, c1, później sobie wróciłem hetmanem na b2, rywal w imieniu hetmany i praktycznie w tej pozycji miał jedyną szansę na wyrównanie, zagranie skoczek D2, atak na mojego gońca, atak na pionka C2, i jeszcze to dawało mu jakieś szanse jeszcze atak na wieżę. Więc w wieżę 1, rywal by zbił na polu C2, a ja bym zbił pewnie na polu C7, i rywal miałby tutaj realne szanse, żeby tą partię ocalić. Tak to miałem po prostu dużo lepiej ustawione figury, ten motyw taktyczny, i dzięki temu udało mi się stopniowo tą partię wygrać. Nawet nie tak stopniowo, bo rywal od razu po ten motyw taktyczny wszedł, i w tej partii. Za chwilę, no już było dla niego dosyć ciężko, zagrał posunięcie F5, zagrałem B4, podstawił pionka i tego pionka zrealizowałem na końcu, kończąc partię widełkami. Więc wniosek z tej partii jest taki, że czasami po prostu trzeba zrobić jakieś antyrozwojowe ruchy, jeżeli mają one sens i jeżeli wiemy po co je robimy. I jak już się jest na wyższym poziomie, to wiadomo, na podstawowym poziomie staramy się nie łamać zasad, ale na wyższym poziomie już wiemy, że czasami daną zasadę można złamać i mimo tego, że wydaje nam się dany ruch antyrozwojowej i w ogóle to my liczymy konkretne warianty i ten ruch wykonujemy. Dlatego czasami nie jest aż tak instruktażowe oglądanie partii z wyższego poziomu, bo właśnie później w partiach próbuje się zrobić coś takiego. I to nie znaczy, że rozwój figury jest zły, że takie coś zrobiłem. Tylko znaczy, że akurat w tej pozycji było odstępstwo od reguły. No i normalnie te figury też rozwijam zgodnie z zasadami, ale w tej partii zdarzyło się inaczej, bo po prostu chciałem reagować na groźby przeciwnika. I dlatego na przykład dwa razy poszedłem sobie gońcem, poszedłem tutaj, za chwilę tym gońcem wróciłem. Dwa razy ruszyłem hetmanem, jeszcze wróciłem gońcem na pole wyjściowe. Ale to wszystko miało swój sens, to wszystko miało swój cel. Po prostu chciałem te figury rozstawić w jakiś przyzwoity sposób, a innego sposobu za bardzo nie widziałem. Więc z tej partii. Mm, właśnie taki wniosek może płynąć. Następną partię postaram się zagrać z rywalem trochę słabszym, bo widzicie, że na wyższym poziomie często zdarza się tak, że te ruchy nie są do końca klarowne, nie są do końca zrozumiałe i te plany gry są mimo wszystko bardziej skomplikowane. Dlatego serie speedrun mają sens, bo jeden zawodnik ma wyższy ranking, drugi zawodnik ma niższy ranking i wtedy widać jasny plan gry. Jedna strona realizuje sobie plan, a druga strona, właśnie. Mm, na ten plan często nie reaguje i przez ten plan często wygrywa, no ale też oglądanie szałów na równorzędnym poziomie ma taki plus, że no zwykle gramy na równorzędnym poziomie, i nasz przeciwnik też jest na podobnym poziomie co my, tworzy podobne plany i trzeba czasami nie popełniać po prostu błędu. Ja w tej partii od przeciwnika różniłem się tym, że po swojej pozycji za bardzo nie osobiłem, mimo że chodziłem końcem, czasami w miejscu, to moja pozycja dalej była solidna i po prostu rywalnie wytrzymał presji w końcu to on popełnił błąd, w końcu to ja przyjąłem tę inicjatywę podstawił pionka. I w ten sposób wygrywa się naprawdę wiele partii. Więc dziękuję Ci za oglądanie, dziękuję Ci, że dotrwałeś do końca, i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia!